Skriver to polska firma rozwijająca innowacyjny ekosystem edukacyjny oparty o druk 3D i robotykę. Chcemy pokazać, że te technologie i ich potencjał w edukacji jest bardzo duży. Celem projektu jest to, żeby tę technologię uprościć. Technologie te nie są skomplikowane, natomiast jest w nich pewien próg wejścia, który my chcemy jeszcze bardziej zmniejszyć i tę technologię jeszcze bardziej rozpowszechnić. Projekt jest realizowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Bez finansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizacja projektu przedłużyłaby się w czasie, prawdopodobnie opóźnilibyśmy się z nim o 2-3 lata. Głównym celem, który nam przyświeca od samego początku istnienia firmy, żeby ten druk 3D uprościć. Natomiast aktualnie bardzo mocno skupiamy się na edukacji. Przygotowujemy rozwiązania, które pozwalają nauczycielowi w łatwy sposób zacząć korzystanie z naszego sprzętu. Dostaje materiały, scenariusze zarówno dla siebie, jak i dla uczniów. No i w tym momencie taka przygoda z drukiem 3D z robotyką jest łatwością. Nasza działalność jest doceniana globalnie. Jedną z miar takiego sukcesu jest nasza obecność w ponad 20 już krajach na całym świecie. Pojawiają się też międzynarodowe nagrody. Jedną z nich ostatnio jest nagroda przyznana przez firmę Layton, która pozwoli nam pokazać się w Stanach Zjednoczonych. Już dziecko w wieku 7 lat może rozpocząć swoją przygodę z programowaniem, wykorzystując nasze narzędzia. Prowadzimy wiele warsztatów w szkołach i sami jesteśmy zaskoczeni pomysłowością i kreatywnością dzieci. Cieszy nas to, że nie dostarczamy gotowych rozwiązań, natomiast zapewniamy dzieciakom możliwość rozwoju i rozwoju kreatywności. Tak naprawdę one sobie same budują swoje klocki, swoje konstrukcje edukacyjne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.